Michale, dzisiaj jest 21 stycznia, czyli tak zwany Blue Monday. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Podobno najbardziej depresyjny dzień w roku. A ty dzisiaj zagrałeś koncert. Ja nie widziałam tutaj właściwie żadnej osoby, która by się smuciła. Czy ta data jest przypadkowa? I czy ty w ogóle jesteś przesądny? Ja w ogóle nie miałam świadomości, że taka data istnieje, że jest jakiś Blue Monday. Na mojej płycie jest Blue Moon, który dzisiaj wzbudził w ludziach entuzjazm i niech tak pozostanie. Mit o Blue Monday został obalony. No właśnie, czyli co, czarne koty i tak dalej, to w ogóle nie dotyczy ciebie. Lubię czarne koty, kiedy są w domu i nie są takie straszne, jak mawiają. A na przykład korzystałeś kiedyś z wizyty u wróżki, żeby przepowiedziała ci twoją przyszłość, gdy miałeś na przykład jakiś problem? Był taki moment w moim życiu, że bardzo często chodziłem do wróżek, albo wróżki spotykały mnie, aczkolwiek od długiego już czasu nie robię tego, dlatego że sądzę, że poznawanie przyszłości może kosztować później, mieć wysoką cenę po prostu.